Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Fit Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, jakże kliknięcia dzwoneczka. No i o czym dzisiaj? Dzisiaj będzie trochę inny film niż zawsze. A mianowicie mamy dość duży problem na gospodarstwie ostatnio. Aczkolwiek nie jest on nie do rozwiązania, więc poszukujemy człowieka do doju. Człowieka, który jest wprawiony, który umie to robić. Najlepiej, który to robi na co dzień, bo to wiadomo, że dój to nie jest taka prosta sprawa, to trzeba się znać na tym, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i nagle on umie doić, nie? Albo się nauczył doić, to tak nie działa. Więc jak ktoś ma doświadczenie w doju, ma ochotę pracować tu u farmerka. I teraz, co ja tu mam opowiadać, bo ja chciałem wam pokazać, dojarnia może nie jest jakaś najwyższych lotów, może nie jest to hala Rybia Ość, czy 2x24, czy bok w bok, czy jakaś inna, jakakolwiek hala. Ale uważam, że sprzęt jest sprawny, wszystko w nim działa i tak to wygląda. To jest obora górna, tutaj mamy banieczka i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem aparatów. Szkło, cyk, zbiorniczek ładny. No i tak to sobie wygląda. Tak wygląda górna dojarnia. No i jak to, jak wiecie, u mnie nie ma hali, to przed chwilą mówiłem. Hali niestety nie ma, więc jest przewodówka. Ale jak ktoś to robił, lub ktoś to zna ten temat, no to wie, że to nie jest aż taka tragedia. No wiadomo, trzeba się schylać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się schylać, trzeba... No nie jest to tak wygodne jak na hali, no wiadomo. Ale mam dla was informację najważniejszą, bo to jest najważniejsza informacja. Wiadomo, my z tatą jesteśmy w stanie zapłacić za dój za godzinę 40 zł na godzinę pracownikowi, który do nas tu przyjdzie. W ofercie również jest mieszkanie, tam gdzie ten rower jest mieszkanie. Nie jest to hotel Belvedere, czy jakiś inny, kurde, nie wiadomo jaki. Ale jest sucho, jest ciepło, jest ogrzewanie, jest woda, jest normalnie prysznic, wszystko gra, kuchnia, aneks kuchenny, dwie kanapy. Wszystko dla chcącego nic trudnego, na początek wystarczy, potem już z pierwszą wypłatą można sobie szukać gdzieś domu bliżej, jak ktoś ma ochotę, czy ktoś ma ochotę zmienić swoje życie, lub po prostu zdecydować się na dój. Pokażę wam jeszcze oborę dolną, bo to też jest ten, jak to wygląda. I tam na tamtą oborę najczęściej będzie właśnie ten pracownik chodził i doił. Potrzebujemy jednego dojarza, tak jak mówię, doświadczonego. Ja już sobie dzisiaj wozy zrobiłem, paszowe. Ładowareczka chodzi jak szalona, czerwona też już chodzi. Żółtą żeśmy usprawnili, bo to na kolejny wąż pękł. Tu już jestem przygotowany do muta, jak już przechodzimy po dwórze, to wam pokażę. Przygotowałem słomę pod muto. Muto zacząłem teraz dwoma foliami. Warstwa ta, która się przykleja, zwiewna i na górę idzie biała i opony. I wtedy powiem wam, że chyba jest najlepiej. Tak samo kukurydzę przykrywa, tak samo siano kiszonkę. Zauważyłem, że ta opcja z tą przezroczystą folią, na górę biała folia. Mistrzostwo. Działa to najlepiej jak się da. No i teraz idziemy na drugą dojarnię. To jest też druga dojarnia. Mamy podzielone krowy na dwie obory. Jest ich około 200. Przeważnie jest to 175, czasami jest 190, czasami 168. Różnie, wiadomo, stado rotuje. Jedne idą na zasuszenie, inne na remont i tak dalej, nie? Wiadoma sprawa. No i co tu dużo mówić? Tu mamy drugą dojarnię. Druga dojarnia jest... Wygląda praktycznie tak samo, też aparaty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparat i bańka. Tak to wygląda. Czasami można donieść aparaty z góry, jak jest taka potrzeba, można sobie donieść aparaty z góry, no i wtedy można doić na 10, nie? 10, 11 nawet można doić, ponieważ założyliśmy tu nową pompę, więc chadzia jak szalona. No i tu jest zbiorniczek, już jest na 4000 litrów. W sumie do niego wchodzi maksymalnie 4300, do tego zbiornika u góry 2100, więc razem mamy 6500 prawie zbiorniki, więc wszystko gra. No i ta obora wygląda tak samo jak tamta, niczym się nie różni. Rura mleczna, tutaj znacznik, żeby jak ktoś traktorem jedzie, żeby nie zahaczył.
No i jest rura mleczna, podłączasz sobie, są szybko z łączki, ładnie, powietrze, do tego się podłącza powietrze, tu masz zegar od ciśnienia. Ta część krów to są krowy cielne, cyk, które są na łańcuchu, czekają do porodu. No i jedyna część na uwięzi w naszym gospodarstwie. Cała reszta jest na wolnym wybiegu i trzeba wiązać. Wygląda to mniej więcej tak, że przychodzimy sobie, ścielimy sobie słomę ładnie. Tu jest świeżo wypchnięte już, cyk, proszę bardzo. Balociki teraz pracownik nawozi, trzeba sobie pościelić. No i jak pościelisz, wiążesz krowy z tej grupy. Po wydojeniu wypuszczasz je z powrotem tu. Potem idziesz sobie tam. Zaraz wam pokażę, gdzie sobie idziesz. To muszę iść tędy. Pójdziemy sobie już tędy. O, Łukasz już tam wypycha z tamtej strony. A ja sobie idę tu. No i codziennie mniej więcej ta praca wygląda tak samo. Niemalże identycznie. Po tamtej grupie wydojonej sobie idziemy do stodoły. Tu zaganiamy to stado tutaj ładnie bariereczką. Cyk, pyk, cyk, pyk, cyk, pyk. Wchodzą sobie tu. Jedno stado od drugiego stada jest oddzielone, przedzielone barierką. Wpuszczamy do środka, wiążemy i mamy podoju. I jest koniec roboty. Tak to wygląda. Sprzęt nie jest najlepszej jakości. Pompa jest nowa. Dojarki są porządnej firmy Delaval. Płyny, wszystko oryginalne. Ale najważniejsze co, bo ja już to wam zresztą nieraz mówiłem, tu co może wyglądać jak wygląda. Pal licho na to. Ale jedno jest ważne i przede wszystkim najważniejsze. Płatność. My zawsze płacimy na czas. Pierwsza informacja. Jesteśmy w stanie dużo zapłacić, bo wiemy, że to jest ciężka praca. I nie jest to takie łatwe, ale jeżeli ktoś to robi i ma gdzieś na przykład w robocie mniej, a wiem, że dużo ludzi ma mniej, bo zaznaczam raz jeszcze, to, że tak to wygląda, to nie znaczy, że nie ma tego. Najczęściej jest na odwrót. Jak firma jest odpierdzielona, a potem jedziesz, zawozisz kukurydzę, czy bydło, czy co innego, czy sprzedajesz plony, płody, obojętnie, i się okazuje, że no panie Franku, no przelew wyślemy za 2 miesiące i potem czekasz te 2 miesiące i za 2 miesiące ci mówią, no to panie Franku, dostanie pan jeszcze 50 zł do tony więcej, ale jeszcze 2 miesiące. No i każdy z was chyba spotkał się z taką sytuacją, w której to po prostu czekaliście rok na pieniądze i jeszcze dłużej. No, więc tak to sobie wygląda. Więc jeżeli ktoś ma ochotę popracować u farmera, my sobie jedziemy teraz dalej już, muszę wygonić zwierzęta i pościelić krową, to zapraszam do kontaktu. W opisie podam numer telefonu, ten ze skupu, będzie można dzwonić. Ale to tam nie, już to tłumaczyłem wiele razy. Dzwonienie, czy jest Fit Farmer i takie rzeczy, to kompletnie wam nic nie da. Nie dodzwonicie się i tak do mnie. A to jest poważna oferta pracy, jeżeli ktoś naprawdę chciałby skorzystać, to zachęcam, bo to mówię, można sobie konkretnie dorobić. Jest to, myślę, dobry pieniądz. Ja się biorę za wganianie bydła, cyk, i lecę do roboty. Dzisiaj taki szybki vlog, daj ho! I tak to leci. Tu także praca jest cały czas na zmianę. Idziemy. Tu jest syf. Teraz w tym momencie ja tu wypycham. Za chwilę chłopak tu w środku będzie ścielił. I tak to na zmianę leci. A zasada u nas jest prosta. Ja już to też tłumaczyłem nieraz. Wieczorem ścielimy w środku. Więc od wieczora do rana krowy mają czyściutko, mają suchutko. I wszystko jest u nich ok. Dopiero... O! Dopiero, muszę was postawić, postawię was, postawię. Dopiero jak robi się mokro, no to wiadomo, ja już tu wjeżdżam, skończyłem oprzęt sobie, dałem żarełko. No i jak rozdałem żarełko, no to ja im teraz pościelę na dworze. One na dworze będą miały idealnie sucho, więc wyjdą sobie na dwór. A za 2 godziny mniej więcej, może nawet za godzinę, pracownik przyjdzie i pościeli w środku. Potem przejdą stąd.
do środka i tam sobie będą leżeć. Dalej, bunie, idziemy. Idź, idź, idź. O, dalej, 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 dalej. To nawet jeszcze nie jest tak źle. Dalej, dalej, ho, ho, ho. No i nie będziemy tym razem już przedłużać. Odcinek jest całkiem inny. Miał być o tym, że szukam po prostu do doju. Nie, bardzo bym prosił potraktować to poważnie, nie robić co jaj, bo to wiecie, jak w życiu jest. Czas jest, to jest pieniądz. Nie ma co. Bardzo dziękuję za krótką uwagę. Temat jest do przemyślenia. Pokazałem, jak to mniej więcej wygląda. Resztę tematu możecie się dowiedzieć telefonicznie. Ja bardzo pozdrawiam. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Jeżeli film Ci się podoba, łapeczka w górę, udostępnij go, niech się wieść niesie. Ja bardzo Wam dziękuję. No i zachęcam do komentowania, do lajkowania i miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam. Hej.